1 września 1939 roku Niemcy atakiem na Polskę rozpoczęły II wojnę światową. Od pierwszych dni wojny stosowano terror na niespotykaną wcześniej skalę. Mordowano jeńców wojennych i cywilów. Rozstrzeliwano przedstawicieli inteligencji, kościoła i polskich Żydów. To jest początek masowej zbrodni. Prześladowania Żydów szybko przyjęły wyjątkowy charakter. Getta, głód, mordy stały się codziennością. Błagali, krzyczeli, dajcie wody. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. W 1942 roku Niemcy wcieliły w życie plan systematycznego mordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. And this took, I don't know, about 20 minutes or 25 minutes and it was finished. W czasie kilkunastu miesięcy zamordowano około 1 800 000 Żydów. Plan ten otrzymał kryptonim Aktion Reinhardt. Operacja nazwana później Aktion Reinhardt rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku deportacją Żydów z getta w Lublinie do obozu zagłady w Bełżcu. Celem akcji było wymordowanie ludności żydowskiej z 5 dystryktów Generalnego Gubernatorstwa – warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego. Pod koniec 1942 roku akcję rozszerzono na wcielony do Prus Wschodnich okręg białostocki. W ciągu dosłownie kilkunastu miesięcy Niemcy wymordowali 1 800 000 Żydów, głównie obywateli polskich w 3 specjalnie do tego zbudowanych miejscach zagłady – Treblince, Sobiborze, Bełżcu. Spośród wysłanych do tych obozów zagładę przeżyło zaledwie kilkaset osób. Nie sposób sobie wyobrazić przedwojennej Polski bez Żydów. Przechodniów w strojach charakterystycznych dla ortodoksyjnych wyznawców judaizmu zobaczymy na większości wielkomiejskich zdjęć z epoki. Polscy Żydzi współtworzą w tamtym czasie elity artystyczne, intelektualne i biznesowe II Rzeczypospolitej. Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Bruno Schulz to nazwiska, które weszły do kanonu polskiej literatury. Urodziłam się w Warszawie przy ulicy Krochmalnej. Pochodzę z rodziny żydowskiej. Ulica Krochmalna 15, odcinek od ulicy Rynkowej do Ciepłej, w samym śródmieściu Warszawy. To byli handlarze, tam byli starzy skrzypkowie, stare piosenki, zapomniane już dla całej ludzkości. To byli starzy Żydzi, którzy chodzili z bańkami i sprzedawali parówki i kosze z grochem ugotowanym i posypanym pieprzem, co bardzo chętnie wszyscy jedli. I bajgle żydowskie, bubliczki. To jest dla mnie szalenie barwny. Niezapomniany świat. W 1939 roku mniej więcej co 10 obywatel Polski był Żydem. To był wspólny kraj 3,5 miliona Żydów, 4,5 miliona Ukraińców i 24 milionów Polaków. Resztę spośród łącznie 35 milionów obywateli Polski stanowili przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Osobnym mikroświatem w większości polskich miast były obszary zamieszkałe w większości przez Żydów. Tam żyło się bardziej tradycyjnie, funkcjonował podwójny system edukacji, na ulicach widoczni byli ludzie ubrani w chałaty i z hasyckimi kapeluszami. Słychać było głównie język jidysz, a w piątkowe wieczory i soboty życie zamierało, ze względu na szabat. Most of the Jews looked at the Poland as their fatherland, at their homeland. They were born there. There was families were born, the ancestors were born, and they were coming from, doesn't matter, from Galicia or from Kongresówka or from Kresy, doesn't matter, they were part of Poland. Tymczasem w Niemczech od początku lat 30. za sprawą nazistów narastał terror wobec Żydów, a od 1933 roku, czyli od momentu dojścia Hitlera do władzy, zaczął jeszcze przybierać na sile.
W przededniu II wojny światowej na terenie Niemiec obowiązywały już skrajnie antysemickie ustawy norymberskie i funkcjonowały obozy koncentracyjne dla przeciwników politycznych, w których osadzano także Żydów. Żydzi byli pozbawiani praw i zmuszani do emigracji. Część z nich szukała zresztą schronienia w Polsce. Ale najgorsze miało dla nich dopiero nadejść, podobnie jak dla Polski. Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. At September 39, most of the Jews tried to protect homeland, to protect Poland, and they really thought that they fighting with their Polish neighbors, against the same enemy. W szeregach Wojska Polskiego walczyło około 120 tysięcy Żydów. Ponad 30 tysięcy z nich oddało życie za swój kraj, Polskę. Pierwsze prześladowania Żydów rozpoczęły się natychmiast po wkroczeniu do Polski Wehrmachtu. Początkowo miały one charakter rozmaitych upokorzeń, na przykład w postaci zmuszania Żydów do rozmaitych poniżających prac, łamania zakazów i nakazów koszerności, czy też publicznego obcinania im brud. Masowe są najścia na żydowskie sklepy, na żydowskie mieszkania, gdzie Niemcy w sposób bezkarny absolutnie rabują, co im tylko przyjdzie do głowy, no bo nic im za to nie grozi. To jest niczyje z perspektywy niemieckiej. To są działania, które można by powiedzieć wynikają z głębokiego przekonania niemieckiej administracji, ale zwykłych niemieckich żołnierzy, że Żydzi to nie ludzie. Że można sobie pozwolić wobec nich na rzeczy, które nie uchodzą normalnie. The Germans could do with us what they want. They had no orders whatsoever. They could kill us, they could harm us, they could punish us, they could do anything they wanted. The Jews were considered to be the main and the most dangerous enemy of the German race, the Europeans, the civilization. They were spreading Bolshevism. They were represented in all in political revolutionary movements. They were dangerous to society. They spread dangerous diseases because their way of living. W październiku 1939 roku na terenie większości okupowanych przez III Rzeszę terenów Polski Niemcy utworzyli generalne gubernatorstwo. W październiku już nie ma tych działań wojennych. 12 października jest dekret, 26 października 1939 roku on wchodzi w życie i zajęte ziemie polskie zostają podzielone. Z jednej strony mamy na środku generalne gubernatorstwo, część ziem jest wcielonych do III Rzeszy, tam obowiązuje inne prawodawstwo, to jest prawodawstwo Rzeszy, a część ziem została wcielona do Związku Sowieckiego, drugiego agresora, który od połowy września 1939 roku do tej wojny dołączył. Społeczność żydowska, to co z punktu widzenia późniejszych działań, czyli akcji Reinhardt, jest najbardziej istotne, to co dzieje się na terenie Generalnego Gubernatorstwa i jakie kroki Niemcy podejmują w stosunku do tych ludzi. Ludność żydowską wywozi się i lokuje od razu w konkretnych miejscach, przede wszystkim miastach i miasteczkach, gdzie już mieszka ludność żydowska. Więc tam, gdzie do tej pory mieszkało 2-3 tysiące Żydów w małym miasteczku, przywozi im się drugie tyle albo dwa razy tyle, tworząc jednocześnie w tym momencie getto. Jeszcze w 1939 roku w całym Generalnym Gubernatorstwie zaczęły powstawać getta. Pierwsze utworzono już w październiku 1939 roku w Piotrkowie. Niemcy tworzyli getta zarówno w wielkich miastach, zwykle wybierając obszar tradycyjnej dzielnicy żydowskiej, jak i w niewielkich ośrodkach na prowincji. Bardzo długo te małe getta są początkowo tylko obszarem wyznaczonym administracyjnie. Że to jest ta niemiecka terminologia, żydowska dzielnica mieszkaniowa. Początkowo nakaz osiedlania się wszystkich Żydów w gettach nie wiązał się jeszcze z fizycznym uwięzieniem. Z czasem jednak zaczęło się ich izolowanie. Aż w końcu do getta nie można już było ani wejść, ani z niego wyjść bez przepustki od niemieckiej administracji. Na frontach ulicy były te druty porobione, a tyłami można było wychodzić i wychodzili ludzie, bo chodzili po wsiach tam prosić, jeden prosił chleba, kartofle, drugi tam coś zahandlował, ale pod strachem Boga, bo jak łapali, to zabijali.
Od połowy października 1941 roku za opuszczenie terenu getta groziły surowe kary, włącznie z karą śmierci. Łącznie w Generalnym Gubernatorstwie Niemcy utworzyli około 400 gett, a na całych okupowanych ziemiach polskich ponad 600, dwa razy więcej niż mamy we współczesnej Polsce powiatów. Jews in the ghettos again they had to struggle for their existence in each place, in each ghetto, according to the situation in the ghetto. Some ghetto was better than the other. Life in some ghetto was better than the others. In some ghetto Jews had more options to go out for work, or they were like places to work in the ghetto, so they could struggle better and had some way to find a living. In other ghetto there was a huge starvation because, for instance, in Warsaw there was a huge, we know this all these scenes of starvation and death in the ghetto because there were a huge number of refugees coming from other places or were deported from other localities to the ghetto, and they were the poorest of all because they didn't have any connection there, they didn't know anybody, so they had to live in refugee houses starving to death. So it's very different from each ghetto to the other. W październiku 1939 roku Niemcy wprowadzili dla ludności żydowskiej, podobnie jak dla polskiej, przymus pracy, tylko tam oczywiście były różnice w wieku pomiędzy tymi dwiema grupami. W 1940-41 roku, kiedy przypada ta największa fala tworzenia gett na terenie Generalnego Gubernatorstwa, społeczność żydowska, tak wynika przynajmniej z relacji, ma przekonanie, że to jest taka forma, w której oni co prawda zamknięci, izolowani na wyznaczonym terenie, ale przetrwają do końca okupacji, bo przecież nadal są potrzebni. Jeszcze w 1939 roku zaczęły powstawać obozy pracy przymusowej dla Żydów. Te obozy powstawały głównie po to, aby wykorzystać de facto niewolniczą pracę Żydów, którzy mieli przy drogach, przy melioracji, przy różnego rodzaju robotach budowlanych i ziemnych pracować od świtu do zmierzchu. Takie obozy powstały między innymi na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie, która była jednym z czterech wówczas dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. W każdym z tych dystryktów był wyższy dowódca SS i policji. Tym wyższym dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim był SS Brigadefuhrer Odilo Globocnik, Austriak, były gauleiter Wiednia, fanatyczny nazista. Fanatyczny nazista, a przy okazji ulubieniec Himmlera, który go pieszczotliwie nazywał Globusem. W pierwszych latach okupacji w dystrykcie lubelskim powstało aż 58 obozów pracy przymusowej dla Żydów. Więźniów części z nich wykorzystywano zwłaszcza do budowy fortyfikacji na granicy ze Związkiem Sowieckim. W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki. Radziecka obrona była początkowo błyskawicznie przez nich przełamywana, więc pod niemiecką kontrolą bardzo szybko znalazła się wschodnia część Polski, dotąd kontrolowana przez Sowietów. Kwestia masowej zagłady ludności żydowskiej ukonstytuowała się mniej więcej po połowie 1941 roku, czyli już po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Kiedy za armią, za Wehrmachtem podążają grupy operacyjne, tak zwane Einsatzgruppen. Einsatzgruppen, czyli grupy specjalne, służby bezpieczeństwa i policji bezpieczeństwa. Początkowo cztery takie duże grupy, które mają już bezpośrednio wydane rozkazy. Ich zadaniem było mordowanie ludzi uznanych przez Niemców za elementy niepożądane, co sprowadzało się przede wszystkim do dwóch kategorii osób. Sowieckich urzędników, uznawanych za komunistów, i Żydów. Zarazem Niemcy stosowali też taktykę wykorzystywania antysemickich nastrojów miejscowej ludności przeciwko Żydom. I met my schoolmate Janek Knapczyk. Janek, hide me, please. Yes, sure, of course, Davy. Go into the barn, fast. So I went to the barn, he left. While I go to the barn, there's a padlock, I can't go in. So I start to look for a place to go in, and there's a Polish Christian woman yelling, Tom, run away, run away, run away. So I ask, why should I run away? Because he's coming. Who's coming? Knapczyk. So okay, Knapczyk will come, he will open the padlock. And I didn't run away. And here's Knapczyk coming with a Nazi.
So he said to this Nazi, take him, he's a Jew. He said, Janek, you're mistaken, he's joking. No, he's a Jew. So the Nazi said, come. 30 czerwca 1941 roku, zaraz po opuszczeniu Lwowa przez wojska sowieckie, rozpoczął się tam pierwszy z dwóch przeprowadzonych rękami ukraińskich nacjonalistów wyjątkowo okrutnych i krwawych pogromów Żydów, któremu towarzyszyła akcja masowych mordów dokonywanych już przez Einsatzgruppen. Zginęło w nich łącznie do 10 tysięcy lwowskich Żydów. W czasie ataku na Związek Sowiecki doszło do wielu organizowanych przez Niemców pogromów Żydów przeprowadzonych z udziałem miejscowej ludności. W Rydze, Kownie, Kijowie i wielu innych mniejszych miejscowościach, w tym również na Podlasiu, m.in. w Jedwabnem, Radziłowie i Wąsoszu. Między październikiem a listopadem 1941 roku, gdy panuje taka euforia ze zwycięstw, że ta wojna szybko się skończy, zapada decyzja, żeby znacząco rozszerzyć tą skalę mordu. I do końca grudnia 1941 na miejscu w egzekucjach ginie od 500 000 do 700 tysięcy Żydów zamordowanych, całe wspólnoty, czym dalej na wschód. Jednym z głównych powodów stworzenia miejsc do przemysłowej zagłady Żydów była dbałość o zdrowie psychiczne uczestniczących w mordach żołnierzy. Masowe egzekucje były również niepraktyczne, trwały zbyt długo, stwarzały problemy organizacyjne, zużywały amunicję, a dodatkowo pozostawiały wielu świadków i dowody zbrodni. Dlatego też szef SS Heinrich Himmler zlecił opracowanie metody eksterminacyjnej, do przeprowadzenia której potrzebna była minimalna liczba niemieckich żołnierzy i pozwalającej na zatarcie śladów. W sumie we wszystkich trzech obozach przez cały okres ich istnienia przywinęło się nie więcej niż 200 SS-manów. Już na jesieni 1941 roku, w miejsce obozów pracy na Lubelszczyźnie, Globocznik zaczyna przygotowywać strukturę obozów śmierci. Dostaje na to bezpośrednią zgodę od Himmlera. Ta zgoda dotyczy wymordowania Żydów zamieszkujących dystrykt lubelski. Globocznik sobie ściąga do pomocy, no tak byśmy to nazwali technicznie, fachową ekipę. Byli to SS-mani i policjanci, którzy wcześniej uczestniczyli w akcji T4. This organization was a very secret organization, was in charge of the what we call the euthanasia process, killing all these, you know, mental ill and also after that they were operating in concentration camp, killed prisoners who were not able to work anymore. So they had already an experience, this T4 group, they already had an experience of how to carry out mass extermination against big groups of victims. Kolejnym elementem na tej drodze do masowej zagłady jest konferencja przeprowadzona w styczniu 1942 roku w podberlińskim Willi van Zee. Tylko to nie jest konferencja, na której już podejmowano decyzję, czy mordować, ale ustalano, jak to robić. Jak ma przebiegać proces zagłady europejskich Żydów, których szacowano wówczas na około 11 milionów. Zagłada polskich Żydów rozpoczęła się niespełna dwa miesiące po konferencji w Van Zee. W marcu 1942 roku. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono trzy ośrodki masowej zagłady. Pierwszy był Bełżec, kolejny Sobibór i trzeci Treblinka. To były takie specjalne obozy, tworzone nie po to, żeby tam komasować ludność żydowską. Ośrodki zagłady były tworzone po to, żeby przyjeżdżające tam transporty niemal natychmiast po przyjeździe masowo uśmiercać w komorach gazowych. Treblinka, Sobibór i Bełżec były fabrykami śmierci. Cały proces zagłady, od momentu, w którym na wyładunkowej rampie otwierano drzwi wagonów, do etapu, w którym z komór gazowych usuwane były zwłoki, trwał od 2 do 3 godzin. They didn't keep the people overnight. The whole thing has to be finished off, the whole train. And they put them in the gas chambers, and the other side was another group. Hold him away to the graves. Pierwsza likwidacja getta. Było to getto A w Lublinie, w którym stłoczono wszystkich Żydów z tego miasta uznanych za nieprzydatnych do pracy. Rozpoczęła się 16 marca 1942 roku.
i data ta uważana jest przez historyków za właściwy początek akcji Reinhardt. 1400 Żydów z lubelskiego getta A zostało przewiezionych kilkoma transportami do ośrodka zagłady w Bełżcu. I was selected to go to with 600 other people to Belgice, that is not far from Lublin. Then were outside lots of trucks with German soldiers and Ukrainer. And then he took the Feigs ordered, the Sturmbannführer Feigs ordered from the mothers to give the take away the children. He took the children, the babies, one by one from the mother's arm in front of us. Took the baby's body. Ta cała akcja przygotowywana przez Odilo Globocnika jest potocznie nazywana w żargonie niemieckich urzędników jako akcja Globus. No od właśnie tego zdrobnienia, jakim Himmler określał Globocnika. W końcu maja 1942 roku ginie w Pradze szef SD i ówczesny namiestnik protektoratu Czech i Moraw z ramienia III Rzeszy, czyli Reinhard Heydrich. Na cześć jego pamięci został właśnie taki kryptonim został nadany akcji uśmiercania Żydów z terenu Generalnego Gubernatorstwa i Bezirk Białystok. Niemcy kolejno, według przygotowanego w sztabie Globocnika planu uwzględniającego wydajność ośrodków zagłady, dostępność sił koniecznych do nadzorowania i zabezpieczania takich akcji i możliwości sieci transportu kolejowego, likwidowali getta w Warszawie czy Białymstoku, jak i lokalne getta utworzone w wielu polsko-żydowskich sztetlach na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Finally, when they start bringing people out from the ghetto, they promise the people, if you're going to leave the ghetto, we'll give you three pounds of bread and a can of marmalade and sugar and stuff like this. And if you just register, you want to go to work. Some people, if they heard that word, £3 of bread and marmalade and sugar, they didn't care what's going to happen to them. They just went and they signed up. Actually, it's not signed up, because when they went to that place, they got the bread and the marmalade. And you see every day women, children walking to that place, Umschlagplatz, and get the three breads, and they push them in the trains. And they pushed in so many people in the trains that they actually couldn't eat that bread. There was no room even to cut the bread. Taki transport to było około 60 wagonów i w każdym wagonie po 60 ludzi. Błagali, krzyczeli, dajcie wody, bo w taki upał w wagonie zamkniętym. You couldn't even stand, you were just pressed like sardines. So in the bread and the marmalade, but the people had it in their hands, they were still in their hands. Because when they get to the destination in Treblinka, they had to undress and they had to leave everything. So the same breads and the same marmalade came back for the new transport. And this went on constantly. Franzl, who was at that time in charge of the transport, grabbed that little baby and smashed the head, the skull against the boxcar. And then just threw it in like a dead rat. And that just, I cannot forget. I was at his trial about four times, and I told him what he did. He didn't deny it, but he followed orders. And this I cannot forget. Why kill that child in such a miserable way? Why? It was a human being. Przeciętnej długości pociąg z transportem ofiar Holokaustu składał się z około 50 wagonów. W każdym z nich stłaczano od 80 do nawet 120 osób. Transport niejednokrotnie trwał po kilka dni. Część ofiar umierała już w wagonach.
z pragnienia wycieńczenia i niedostatku powietrza. Natychmiast po otwarciu wagonów ofiary pędzono na plac wyładunkowy. Then we come on and we see the big Saint Sobibor, and when we came in, everything looks very nice. Little windows and the flowers and the houses were painted green and red, and it looks very nice. And when they opened the doors, these big doors that we had to go out, and they start screaming and hitting with the whips, and we had to go out and out, and all older people, and there was a little trolley, a little wagon that the coal miners use, that goes, you can whip it open that people can easily go out. So all the people that couldn't walk, they throw them in there. And also children that got lost from their parents, they had to go in the trolley. And this trolley went straight to the gas chamber. My wife, the kid, and my mother went in to that left side. My little brother was, at that time, was 13 years old. And some of the Germans, Ukrainian, and also a Jewish from the Red Commando. Take off your clothes. Take off the clothes. Start taking off the clothes. All the people did. We're showing the woman going to the gas chamber, walking already. And the man was standing on the side, that's what I remember. And they spoke to them. That we hear them speaking the German, that they say, here's a card, and now you can ride home, that everything is fine here, and now you have to take a shower, and we will take good care of you. That we heard that he was talking to them. A man, a Jewish man, which he had a band, a red band, called the Red Commando, went through, he recognized someone which was near me. And he said, what are you doing here? I said, you see what I'm doing here. So he said to him, we need a few people. Go to the side. You need more? Yes, need more. It took out 16, 70 people. I was between them. He led us about 5 meters from the gas chambers. The Vasa barrack, where foremen were coming in to cut the hair. He did give us 2 scissors to help another one to finish up cutting the hair. I didn't know how, first of all, I never seen a woman nude. I was, even that situation, I was very ashamed. I didn't want to look down. But I did get once whipped, so I picked up my head and took the shears. And he told me, I don't need to cut clothes, this the. If I assembled as a pigtail, cut the pigtails on. After I finished cutting the hair, they told us to go out. And while still on the way back to the camp, our bags were, I had already the gas motor, working pretty high. And not on the gas motor, the scream, we started very loud, like, very loud. Even louder than the motor. They had a big motor there later, about 50 minutes down, until quiet was. This was Sobibor. They packed inside, they had one gas chamber, they packed inside 4. The kids they throw out on the head. And this took, I don't know, about 20 minutes or 25 minutes, and it was finished. We had an order to clean up the place. Clean up the place is not something you can take and clean. It was horrible. But in 5-10 minutes, this place had to look spotless. And it looked spotless. Like there was never nobody on that place. So the next transport, when he comes in, they shouldn't see what's going on. To see come 20,000, 18,000, 17,000 people in 6-7 hours, I was so bad. When I saw the people naked going on this place to the death camp.
Przez wiele miesięcy ciała wszystkich ofiar zakopywano w ogromnych wykopach o zygzakowatym kształcie, co rodziło gigantyczne problemy logistyczno-epidemiologiczne. Się okazało, że tak masowe groby wykopane koparkami, bardzo głębokie, no, przesypywane wapnem, piachem w różny sposób, no, to powodowało, prawda, że ciężko było to utrzymać i w tajemnicy, to było niefunkcjonalne. They put people in a mass grave. And then when the grave was filled up, and they, so with the time came a new law, something, they digged out the dead people from those graves and put them in one place where a big fire was going, and they were burning the bodies at that time. Ekshumacją ciał przeznaczonych do spalenia, a następnie mieleniem popiołów w młynach zbożowych i ponownym wrzucaniu ich do masowych grobów zajmowali się więźniowie technicznych części obozów zagłady. Powołano takie Sonderkommando 1005, które stopniowo likwidowało ślady po tych różnych masowych egzekucjach i ośrodkach zagłady. Nieco inny charakter niż Treblinka, Bełżec i Sobibór miał obóz na Majdanku na obrzeżach Lublina. Początkowo był to obóz pracy, w którym segregowano i magazynowano zrabowany Żydom majątek. Jesienią 1942 roku i tam uruchomiono komory gazowe, co zamieniło również Majdanek w ośrodek zagłady. To tam też odbyła się akcja Erntefest, dożynki, będąca reakcją na powstania w Treblince i Sobiborze. Po dwóch powstaniach w ośrodkach zagłady Himmler bał się, że te akty oporu będą się powtarzały, że Żydzi będą uciekać, zdecydował się na tak zwaną akcję Erntefest, dożynki, czyli wymordowanie w ciągu dosłownie jednego dnia i jednej nocy 42 tysięcy Żydów w Poniatowej, w Trawnikach i na Majdanku. Niemcy rozstrzelali wszystkich nad masowymi grobami i dawnymi okopami. Na Majdanku i w Trawnikach akcja dożynki trwała jeden dzień, w Poniatowej dwa dni. The Germans, they had free will, but they could do anything, and they did. They had, that was their biggest pleasure, to tell each other that we killed one of the SS's told once that he could kill, he had a very big whip made, that he could kill a Jew in 10 whips instead of a 40 for somebody else, or 50. Once he had Frenzel telling that he throws babies in the fire from the transports, what they came on, what was too much work to put them perhaps in the gas chamber. They could do anything they want. There was not such a thing, humanity, but in these Germans at all. Ośrodki akcji Reinhardt zostały zlikwidowane, zrównane z ziemią przed w zasadzie listopadem 1943 roku. Ten teren zalesiono ponownie, co zresztą też były takie miejsca odseparowane od oczu, że tak powiem, oczu postronnych świadków potencjalnych. Tak zrobiono, żeby maksymalnie po prostu ukryć skalę tej zbrodni. No, w związku z tym, jeżeli likwiduje się ślady funkcjonowania danego ośrodka, nawet jeśli później powstały tam pomniki i wiadomo i wiemy o istnieniu tych miejsc, to jednak trudniej jest sobie nam wizualizować tę skalę zbrodni i to wszystko w momencie, kiedy mamy tam monument, a nie mamy już pozostałości takich realnych właśnie baraków, budynków, kształtu tego obozu. W Treblince Niemcy zamordowali od 750 do 900 tysięcy polskich Żydów, co czyni to miejsce największym grobem polskich obywateli. W Bełżcu około 450 tysięcy, a w Sobiborze od 170 do 250 tysięcy. W ramach tej akcji Reinhardt zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Żydów spoza Polski, których przywieziono na ten teren prosto do tych ośrodków zagłady. Natomiast to nie są wszystkie ofiary akcji Reinhardt. Trzeba tutaj by powiedzieć o tym, jak dostarczano, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, tych ludzi do obozów zagłady, jak ewakuowano getta, czyli jak zmuszano ludzi do tego, żeby wsiedli do pociągów, które wiozły ich na śmierć. I ten proces już powodował, że bardzo wielu ginęło od razu.
Oczywiście tych, którzy nie mogli z przyczyn choćby zdrowotnych czy wiekowych zostać do tych pociągów skierowani, ci byli zabijani na miejscu. Wszystkich tych, którzy próbowali uciec, którzy próbowali się schować, którzy próbowali stawić opór, też zabijano na miejscu. Stąd dzisiaj przyjmujemy, znając te realia prowadzenia tych działań, że w ten sposób zginęło dalsze 300 tysięcy ludzi. Czyli ta wielkość, którą najczęściej się podaje i najczęściej się spotyka, to jest 1 800 000 ludzi. Od momentu uruchomienia machiny zagłady Żydzi pozostawali w praktyce wyjęci spod prawa, a za pomoc im groziła śmierć. Zdołał przetrwać tylko co setny żydowski mieszkaniec polskich ziem okupowanych przez Niemców. Wywożonym na miejsce kaźni ludziom mówiono, by zabierali ze sobą najcenniejsze rzeczy, pieniądze, złoto, diamenty. Pozostawione ubrania selekcjonowano, lepsze wysyłano do Niemiec, gorsze sprzedawano Polakom. Nic nie mogło się zmarnować. Ofiarom wyrywano złote zęby, obcinano włosy. Według końcowego raportu Globocnika całkowity zysk został wyliczony na ponad 178 milionów marek, z czego znaczna część w złocie i kamieniach szlachetnych. They went every 3 months, went for vacation. And because we had a lot of people brought nice things, especially when came transport from Holland, they brought nice stuff with them. So when they went with vacation, they took a lot of the stuff. The suitcase was not big enough to load it up and take with them home. From clothes, gold, because we had people brought with them gold, and because everybody, when they went, they could take only as much as he can carry. So he tried to make the smallest thing would have a value. So it's diamond, gold, money, and all these things came to their hand, because we sabotaged a lot. We put it in fire and things like that. But still enough over that they had a handover. And though everybody, when they went after three months vacation, they took with them big suitcase as much as they could have, and they stole it and brought it home. Mordowanie Żydów było też okazją do grabieży indywidualnej. Zdemoralizowani SS-mani wysyłali do Rzeszy własne transporty ze zrabowanym mieniem. Jego wartość jest niemożliwa do oszacowania. Skala ludobójstwa Aktion Reinhardt była porażająca. Jeszcze nigdy w historii żaden naród nie dążył do całkowitej, zaplanowanej na przemysłową skalę fizycznej eliminacji drugiego narodu. Trudno się dziwić, że Żydzi mieszkający w największych gettach, do których docierali nieliczni uciekinierzy z miejsc zagłady, nie chcieli dawać wiary ich relacjom. To był człowiek, który był około 2 lat. He escaped from Treblinka. He came back to tell the horror stories. A lot of people did not believe him. They refused to believe it. You know, how could you kill off thousands and thousands and thousands of people? And he, in small detail, told what he was telling the story at the beginning. He had a tough time. People were willing to kill him. How can he spread such rumors, you know, that everybody got killed? Are you trying to tell me all those thousands of people are dead? W naznaczonej niebywałym terrorem rzeczywistości okupacyjnej Polacy nie mieli żadnych szans pomocy Żydom na masową skalę. If a Pole was captured who had saved a Jew, they met the same fate as the Jew did, a Gentile Pole. It did not happen to a Gentile French or Belgium or Holland. They would send them to concentration camps, but the punishment was not as great as the Pole had received. There were a lot of Poles who were killed. I don't remember now offhand, but there were a few million Poles who were killed during the Second World War. You know, it cannot be forgotten. They had a very bad siege with that. Każde takie uratowane żydowskie życie w Polsce w czasie okupacji to jest seria niewiarygodnych przypadków. Tutaj, prawda, znaczenia nabierają jakieś wydarzenia, które normalnie nie miałyby żadnej wagi. Prawda? To jest pod tym względem to jest coś niebywałego. Prawda? Tutaj rzeczywiście, jeśli istnieje los czy opatrzność, to ona się wyrażała poprzez niewiarygodne przypadki. In Warsaw, known
known. 50,000 Jews had been living on the other side, because this is what the joint distribution here, the American joint distribution, used to send things. I didn't realize that even during the war, I guess, 43, 44, and there were 50,000 known Jews living on the other side. Out of 50,000, there must have been at least 100,000 non-Jews who were helping, because you needed a minimum of two to help one, to, you know, one person. So they already have 100,000, which is quite a number. Niemiecka polityka wobec Polaków polegała z jednej strony na okrutnych represjach. Za pomoc Żydom groziła kara śmierci nie tylko pomagającemu, ale i jego rodzinie. Z drugiej demoralizujące nagrody za wydawanie ukrywających się Żydów i praktycznie bezkarna możliwość rabunku aktywowały jednostki do zbrodniczych aktów. Pewnego ranka bardzo energiczne stukanie do drzwi. No, wiadomo, co dla ukrywających się Żydów znaczyło energiczne stukanie do drzwi i niespodziewane, w żaden sposób niezapowiedziane. Stanął młody mężczyzna i on powiedział tak: ja wiem, że wy jesteście Żydami, albo się opłacicie, albo prowadzę was na gestapo. No i trzeba było załatwić okup. To był szmalcownik. No wiadomo, że szmalcownikami były osoby stąd. To były męty społeczne. Według relacji Ireny Sendlerowej był to jeden z największych szmalcowników w Warszawie, najgroźniejszych, i że on został zlikwidowany przez AK. Co zresztą przeczy tym takim tezom, prawda, że cała Armia Krajowa była antysemicka. Oczywiście jest to nieprawda. Oczywiście tam były, tam się musi, to była ogromna organizacja i tam oczywiście były jakieś nurty antysemickie również. Ale na pewno nie było to dominujące. Polskie państwo podziemne zajęło jednoznaczne stanowisko. Za wydawanie i okradanie Żydów, tak zwane szmalcownictwo, konspiracyjne sądy wydawały wyroki śmierci. Trudności z tropieniem sprawców nie były w stanie skutecznie odstraszyć przestępców. Jednocześnie podjęto obowiązek poinformowania świata o zagładzie. Misja została powierzona emisariuszowi Janowi Karskiemu. W przebraniu wprowadzono go na teren getta warszawskiego i obozu tranzytowego w Izbicy, który początkowo błędnie identyfikował jako Bełżec. Karski przedarł się do aliantów i stanął przed prezydentem Stanów Zjednoczonych ze słowami żydowskiego lidera Leona Feinera. Cały nasz naród będzie zniszczony. Nieliczni mogą być prawdopodobnie uratowani, ale los 3 milionów Żydów jest przesądzony. Temu nie zapobiegnie żadna siła w Polsce, ani polskie, ani żydowskie podziemie. Odpowiedzialność za to złóż pan na barki sprzymierzonych. Mr. President, the situation is horrible. Without the outside help, the Jews will perish in Poland. So now his answer. The allied nations are going to win this war. No more wars. Justice will be done. Your country will be alive again, more prosperous than before. Criminals will be punished. Do you know what question he asked me? Do I understand correctly, young man, that before the war, Poland was essentially an agricultural country. I had no chance, except my initial statement, to tell you, Mr. President, listen to me. Well, you don't speak to the President of the United States. No Jewish problem was mentioned until the end of the conversation, which lasted 1 hour 20. Globocnik, odpowiedzialny za szef sztabu akcji Reinhardt, zdążył popełnić samobójstwo. Nigdy nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. I oczywiście możemy mówić o takim ścisłym kierownictwie, ale przecież też w ośrodkach akcji Reinhardt służyło cała rzesza, może nie było ich tak wielu, tak? Natomiast jest cała grupa
tak zwanych szeregowych funkcjonariuszy, którzy też nie zawsze, bardzo często nie zostali po wojnie w żaden sposób pociągnięci do odpowiedzialności, albo ta odpowiedzialność była niewspółmierna do tego, co rzeczywiście robili w okresie II wojny światowej. Chociaż też nie możemy ulec takiemu poczuciu, że w ogóle nie było rozliczeń po II wojnie światowej, bo przecież działał i Najwyższy Trybunał Narodowy i działały też sądy, specjalne sądy karne i to sądownictwo funkcjonowało. Natomiast w dużym stopniu, czy sporo, wielu tych sprawców uniknęło kary po wojnie. Celem Niemców było zarówno wymordowanie Żydów, jak i zatarcie wszelkich śladów po ich istnieniu. Niemcy burzyli więc synagogi i jesziwy oraz żydowskie cmentarze, wykorzystując macewy, czyli nagrobki, na przykład do celów budowlanych. Tym samym nieodwracalnie zmienili zarówno strukturę polskiego społeczeństwa, jak i nawet krajobrazy polskich miast i miasteczek. Polscy Żydzi zostali w pełnym tego słowa znaczeniu wyrwani przez Niemców ze swej ojczyzny. Pozostała po nich dojmująca pustka i dokumenty świadczące o tym, że byli ofiarami największej zbrodni w historii ludzkości. What Poland lost is basically that it became from a multicultural society. The different group of ethnic, different groups of people, different ethnic groups contributed into one phenomena, which was a unique, rich Polish culture that did not exist in many countries in Europe. All of a sudden, Poland became a very unique, pattern culture and society. Catholic, Christian Catholic, Polish ethnicity, without all the different versions, I would say, of Polishness that existed before the war. And I think the fact that there were no Jews in Poland and Jews were not part of Polish society is probably the most significant in that loss. Because Jews, after all, were different than all the other. And I'm not talking about contribution to the economy, to art, to literature, to all this, which is of course part of it. I'm talking about culture as one big component, I would say. This was a different Poland after 1945. And it is different Poland until today, actually. Because again, it's a one ethnic group nation. To jest ogromna strata dla całej kultury światowej, że ta kultura znikła z powierzchni ziemi. Dla ludzi, dla przyszłych pokoleń nieistotna. Nie wiem, co z tej zostało. To bardzo szkoda. Zamanę, nie chcę, że to.